Witam w strefie 11. O przeżyciach takich jak te, o których opowiem dzisiaj, jeśli w ogóle, to mówi się jedynie w gronie osób bliskich, zaufanych przyjaciół. Chociaż mogą one dotyczyć dużej liczby osób, najczęściej nie słyszy się o nich publicznie. Zwykle pozostają bardzo pilnie strzeżoną, bardzo osobistą tajemnicą. Czy tak być powinno? Nie sądzę. Dlaczego? Ponieważ problem może dotyczyć nas wszystkich i zupełnie niespodziewanie może się okazać, że wszyscy znajdujemy się w obliczu niebezpieczeństwa, którego nie jesteśmy świadomi. O sprawach takich jak ta dzisiejsza nie jest prosto mówić. Nie jest łatwo opowiadać o dramatycznym życiu człowieka, o jego samotności, lękach i obawach, w sytuacji, kiedy inni wątpią w realność jego przeżyć. Zdecydowałem się jednak na to, ponieważ ktoś wreszcie musi przełamać ten zmowę milczenia. Trzeba wreszcie zacząć publicznie o tym mówić. Pierwsze spotkanie z istotami pozaziemskimi przeżyła jako 5-letnie dziecko. W ciągu następnych lat była wielokrotnie porywana na niezidentyfikowane obiekty. Na jej ciele wykonywano przerażające eksperymenty. To był tak niemiłosierny ból, że zemdlałam. Przez długi czas nie pamiętała tego, co z nią robili. Wymazywano jej to z pamięci, ale ten koszmar wciąż trwa. Cierpię już nie do wytrzymania, już nie wyrabiam. Nikt mi z ludzi tu na ziemi nie wierzy, że ja tak okrutnie cierpię. Dzisiaj pani Anna jest jedną z kilkuset osób na świecie, których relacje są dokumentowane i uwiarygodniane. Przeszła badania medyczne, poddano ją hipnozie. Czy takich osób jak ona jest więcej? O tym już za chwilę w strefie 11. W literaturze fachowej tego rodzaju zdarzenia określa się terminem wzięcia. Nie wiadomo dokładnie, ilu ludzi doświadczyło czegoś takiego. Jedynie można się domyślać, że jest ich wielu. Ja z podobnymi przypadkami, jak ten, o którym dzisiaj opowiem, zetknąłem się w swojej działalności zaledwie kilka razy. Ludzie, którzy wbrew własnej woli stali się uczestnikami takich zdarzeń, ze zrozumiałych względów boją się i nie chcą o tym opowiadać. Jedynie rozpacz i chęć ostatecznego wykrzyczenia własnej tragedii powoduje, że decydują się podzielić z innymi tym, co nie powinno, a jednak się wydarzyło. Stanisław Golonka z Katowic od wczesnych lat 90. doświadcza spotkań z istotami spoza naszej rzeczywistości. Przez wiele lat milczy, nie zdradzając swojej mrocznej tajemnicy nawet najbliższej rodzinie. We wrześniu 1999 roku zdecydował się opowiedzieć nam swoje przeżycia. Są to różne gatunki kosmitów, naliczyłem 8. Przychodzą od strony balkonu, no i przychodzą do mnie do łóżka. Mężczyzna od czasu pierwszego kontaktu zapisuje wszystko, co jest w stanie zapamiętać. Gromadzi setki własnych rysunków, oddających wygląd odwiedzających go istot. Dokładnie opisuje sytuację kolejnych porwań na niezidentyfikowane obiekty. Jest ich kilkanaście. Nie zawsze mnie gdzieś brali. Były to miejsca na przykład na jednej planecie. Pamiętam dokładnie, jak mnie i nie tylko mnie, dzieci, kobiety, mężczyzn zabrali. Spotkania mężczyzny z obcymi istotami trwają cały czas. Podczas nich wykonywane są na nim bolesne eksperymenty. Kolejny przypadek wzięcia. Sierpień 1997 rok. Góra Świętej Anny. Grzegorz Nowak z Opola wraz z przyjaciółmi wraca po pracy do domu. Zauważyłem coś takiego, jakby światło, potężne światło, różnobarwne, zaczęło po prostu rozchodzić się na różne strony i zaczęło tworzyć jakiś taki wzór. To był potężny promień światła, który mnie oślepił. Ja w tym momencie wyskoczyłem z samochodu i jeszcze miałem taki, byłem oślepiony światłem, ale patrzę, to są policjanci, więc ja do nich biegnę. Mówię, panowie, zatrzymajcie się. Oni niechętnie się zatrzymali, ale się nie odwracali. Ja mówię, widzieliście to UFO, to te wszystkie światła kolorowe? Oni się wtedy odwrócili i wtedy faktycznie poczułem taki lekki dreszczyk. Marcin też się chyba przestraszył.
To było dwóch podobnych facetów do siebie. Następne spotkania z dziwnymi istotami i porwania na niezidentyfikowane obiekty odbywają się w jego mieszkaniu. Podobnie jak Stanisław Golonka, zapisuje i rysuje wszystkie szczegóły, które mogłyby wyjaśnić przerażające zdarzenia. Obaj mężczyźni poddają się badaniom psychiatrycznym. Wyniki badań wykazują, że są osobami zrównoważonymi psychicznie. W strefie 11 jest z nami nasz ekspert, pan Janusz Zagórski. Dobry wieczór panu. Specjaliści zaprezentowane przed chwilą przypadki uznają za najlepiej zbadane i udokumentowane przykłady wzięć w naszym kraju. Pan ponad rok temu zetknął się z relacją niezwykłą, zupełnie nieznaną środowisku badaczy. Jak doszło do tego, że spotkał pan panią Annę? Może to będzie już prawie dwa lata temu, na konferencji, spotkaniu ufologicznym w Warszawie, po moim wystąpieniu, podchodzi pani, blondynka, przedstawia się i zaczyna szybko opowiadać o tym, co się jej zdarzyło. Byłem w szoku, ponieważ badałem wcześniej inne przypadki, w tym też takie, które okazały się później historią naciąganą i żaden z nich nie przedstawiał takiej wartości informacyjnej. I również, powiem szczerze, czegoś, co nazwałbym autentyzmem. Ten przypadek, chociaż jego badanie nie jest zakończone, jest jednym z najbardziej sensacyjnych, nie tylko w skali kraju, ale może nawet świata. Panie Januszu, za chwilę dokończymy naszą rozmowę, a teraz posłuchajmy tego, co mówi pani Anna, tym bardziej, że namówienie jej na wystąpienie przed kamerą nie było sprawą łatwą. Pani Anna wraz ze swoimi synami mieszka na jednym z warszawskich osiedli. Przed naszym spotkaniem odbyliśmy wiele kilkugodzinnych rozmów. Długo zastanawiała się, czy jest w stanie po raz kolejny opowiedzieć swoją dramatyczną historię. Jak twierdzi, odczuwa silną potrzebę mówienia ludziom o swoich przejściach, ale obawia się kpin i lekceważenia. Umawiamy się w spokojnym miejscu Warszawy wczesnym popołudniem. Czekamy. Jednak pani Anna nie przychodzi na ustaloną godzinę. Po kolejnej rozmowie telefonicznej spotyka się z nami o zmroku i wreszcie podejmuje decyzję zrelacjonowania nam swoich przeżyć, związanych z wieloletnimi kontaktami z istotami z obcych cywilizacji. Po tym wszystkim, jak ludzie ze mnie się wyśmiewali, dam sobie spokój. Mówię, no po co? Po co mam to komu opowiadać, jak ludzie w to nie wierzą? Biorą jako sensację, a to trzeba się naprawdę głębiej zastanowić, że są jacyś tam wyżsi technicznie ludzie, co potrafią z nami zrobić wszystko. Tylko że my nie jesteśmy świadomi, dlatego że nam wymarzują, co niektóre rzeczy spamięć. Kobieta większość czasu spędza w swoim mieszkaniu, obawiając się ludzi i kolejnych kontaktów z obcymi istotami. Kilkakrotnie próbowała nawiązać kontakt z rodziną, u której mieszkała, gdy po raz pierwszy została porwana na niezidentyfikowany obiekt. Chciałam w 88 roku rozmawiać z rodziną i tam przez kuzynów zapowiadałam swój przyjazd. W dziwny sposób ci ludzie wszyscy zaczęli umierać. Kobieta została sama. Z powodu eksperymentów, które są na niej od wielu lat wykonywane, wciąż zapada na kolejne choroby. Cierpię już nie do wytrzymania, już nie wyrabiam. Nikt mi z ludzi tu na ziemi nie wierzy, że ja tak okrutnie cierpię. Na samym początku dzisiejszej relacji powiedziałem, że nie jest łatwo opowiadać o swoich przeżyciach, kiedy inni nie dają im wiary. Pani Anna już w dzieciństwie próbowała dzielić się swoimi dramatycznymi doświadczeniami z bliskimi, ale łagodnie mówiąc, zwykle uznawali ją za osobę o zbyt wybujałej wyobraźni. Nikt nie zwracał uwagi na to, że pamięta ona bardzo dokładnie najdrobniejsze szczegóły swoich kontaktów z obcymi i że jej relacje, pomimo upływu lat, wcale się nie zmieniają. Spróbujcie teraz Państwo na chwilę postawić się w sytuacji pani Anny. Nikt jej nie wierzy, a ona w samotności dzień po dniu, godzina po godzinie roztrząsa chwilę, kiedy w jej życiu dochodzi do niezawinionej przecież i niechcianej przez nią tragedii. Pierwsze spotkanie z obcymi istotami pani Anna przeżyła w 1952 roku. Miała 5 lat. Spędzała lato u swojej babci na wsi. Pierwsze doświadczenie, które pamięta, jest dla niej niezwykle bolesne. W środku nocy babcia mnie obudziła i powiedziała, żebyśmy wyszły na próg przed dom. Zdążyłyśmy go wyjść przed próg. Po lewej stronie rosły potężne, rosochate topole
i nad Topolami wisiał statek kosmiczny. Byłam ciekawa, jak my tam wejdziemy na górę. Więc jakby ktoś czytał te nasze myśli i z tego statku spłynęła jakby struga jakiegoś takiego świetlistego promyka. I po tym promieniu byłyśmy obie wciągnięte do góry. Pani Anna do dziś nie potrafi zapomnieć przede wszystkim przerażającego strachu, jaki nią zawładnął. W jej wspomnieniach wciąż powracają okrutne obrazy pierwszych badań, jakie przeżyła. Ze mną robili przeróżne rzeczy. Stopy, badali kolana, palce, w oczy mi zaglądali jakimiś światłami. Cały czas odczuwa na nowo to, co z nią zrobiono wbrew jej woli. W trakcie następnych kilkunastu lat wielokrotnie była zabierana na obce obiekty. Nie umiała sobie z tym poradzić. Jedyne, co mogła robić, to, podobnie jak inni, którzy doświadczają tego rodzaju przeżyć, zapisywać i rysować wszystko, co widziała podczas zdjęć. Za każdym razem, jak twierdzi, towarzyszą temu podobne odczucia psychiczne i fizyczne. Takie odczuwało się, coś takiego się odczuwało, że jakby pani miała się rozpłynąć. I zaczęło mi się kręcić w głowie, więc szybko złapałam się pnia drzewa i mówię, najwyżej mi przestanie troszeczkę, poczekam. Za moment coś mnie zaczęło wciągać od nóg do góry. Pani Anna zawsze wiedziała, kiedy nastąpi moment kontaktu z obcymi istotami. Często, mimo wielu spotkań, nie pamiętała jednak niczego z pobytu na niezidentyfikowanym obiekcie, ani tego, czy wykonywano na niej jakieś badania. Często odzyskiwała świadomość w zupełnie przypadkowym otoczeniu, nie mając pojęcia, co się z nią działo w miejscu, do którego została zabrana. Zawsze jednak, gdy zdarzenie dobiegało końca, miała te same objawy fizyczne. Ocknęłam się, jak byłam strasznie zapłakana, rozdygotana. W głowie mi się kręciło, na wymioty mnie męczyło i dziwnie, takie jakieś dziwne odczucia miałam, no, że nie wytrzymam, że nogi mi się ugną i upadnę. Tuż przed samym kontaktem kobieta otrzymuje podobne sygnały. Jak twierdzi, telepatycznie dostaje wskazówki, w jaki sposób ma się zachować i, co najgorsze, nie jest w stanie temu zapobiec. Ktoś nakazuje, jakby pani się odwróciła, ale pomału. Jak była małą dziewczynką, tak samo mi zawsze kazali się odwrócić w lewą stronę, pomału. Najczęściej zostaje oślepiona przez silne, jasne źródło światła. Jej ciało zostaje sparaliżowane, po czym jest wciągana przez swoisty rodzaj silnego strumienia powietrza w nieznaną przestrzeń. Pani Anna zaznacza, że zawsze wokół niej wszystko zamiera, tak jakby czas przestawał istnieć. Kiedy oni przychodzą, to nastaje, gdzie bym nie była. Czy na podwórzu, czy na ulicy, czy w domu. Ta dziwna cisza. Taka cisza, że aż panią przenika na wskroś. Od kilku lat zdarza się to najczęściej w mieszkaniu kobiety. Przypomnijmy, że nie mieszka ona sama. W jej otoczeniu prawie cały czas są dorośli synowie. Pani Anna twierdzi, że za każdym razem synowie niczego nie zauważają. Przenikają wszystko. Drzwi, ściany, potężnie grube ściany przenikają. Po ciszy następuje zazwyczaj bardzo intensywny, trudny do zidentyfikowania dźwięk. Ciało kobiety staje się bezwładne. Słyszy telepatyczny przekaz. Potem znajduje się już w innej rzeczywistości. Takie sytuacje zdarzają się również w miejscach publicznych. Wtedy również ma wrażenie, że czas zostaje dla niej zatrzymany, a miejsce, w którym się znajduje i ludzie wokół niej na chwilę zamierają. Mijałam szeroką drogę. Nikogo nie było. I on idzie prosto na mnie. Odwracam się, pani nikogo nie widzi. Wielokrotnie na ulicach wśród innych ludzi pani Anna doświadczała kontaktu z obcymi istotami. Zawsze, gdy odzyskiwała świadomość, miała nadzieję, że ktoś inny również musiał coś widzieć, czuć to, co ona. Jednak nikt z ludzi przechodzących obok nigdy nie potwierdził jej obserwacji. Dzisiaj kobieta niepewnie czuje się w tłumie. Obawia się, że w każdej chwili może się zdarzyć coś przerażającego.